Witam na moim kanale, a dzisiaj będzie taka LEGO mini pasówka właśnie z tych magazynów, bo z Legacy to z czwartku, a City z piątku. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od plakatów, no i tutaj jest karta dodana, no i najbardziej z tych plakatów podoba mi się ta, bo ja bardzo lubię plakaty takie typu drużyny. Przechodzimy dalej, no i ze City najbardziej mi się podoba ta świetna gra, jak widzicie, bo to jest nawet ok, ale to jest lepsze. Wiem, że każdy tam w internecie może już tam widział, kto co będzie w magazynie z Legacy, ale powiem swoje zdanie. Po pierwsze, mam już tego Jaya, po drugie, mi na tej postaci nie zależy, mimo tego, że czwarty sezon jest jeden z moich ulubionych, to po prostu tak tego nie zainwestuję. No i co będzie w następnym magazynie z City? I będzie właśnie jakaś potężna zamiatarka ulic. No, przyznam, mam zestaw zamiatarkę i... to tamto jest lepsze rzeczy jasne niż to coś, co tutaj mamy i na pewno tego nie kupię. Może figurka jest trochę fajna ze względu na tą główkę i czapkę, ale tak to ogólnie no... wolałbym, żeby poczekać na coś lepszego. Może zacznijmy od Ninjago Legacy, to odłóżmy na miejsce. No i zobaczmy jakie są. Skupmy się najpierw chyba najbardziej no, lepszej figurce, tak ogólnie. No i mi się podobają te widły. Takie można do jakiejś farmy LEGO, czy tam gospodarstwa. I właśnie tutaj no, ten duch jest prześwietlny, normalnie no, ten nadruk. I fajnie, że to nie są nóżki, tylko właśnie taki, nie wiem, opisali to jako ogon właśnie ducha. No i no, fajne. No, nic dodać, nic nie ująć. No za 20 zł takie coś to bardzo fajnie. Tylko te widły trochę się niszczą, to tak, rysy już są, ale... można to uznać, że to są takie stare widły. A z Lloydem to po prostu, no jestem fanem kolekcjonowania z Legacy, no i tutaj tak słabo widać przez kamerkę, ale właśnie jest ten smok, bardzo mi się podobają te smoki, które są właśnie nadrukowane. I przez ten jasny pas, który o tutaj jest, to mi się wydaje, że on jest bardziej niski, tak się wydaje, tak pod kątem placebo. No i przechodzimy do tego magazynu, jeszcze zdejmę o tą figurkę z noszy. No i może odejmę od noszy. No, powiem szczerze, mi się podoba. O, tak się prezentuje. No, prosto, ale bardzo estetyczna i ładna konstrukcja. Teraz od pacjenta. No i podoba mi się, że właśnie ma tu bandaż. Ja mam takie z doki, ale fajnie mieć to jeszcze w kolekcji. No i ogólnie ta figurka jest nawet dobra. No i jeszcze mamy doktora. Jak widziałem w magazynie, nazywa się doktor chyba D. No jakiś taki trochę animowy ten doktor O. I tutaj mamy strzykawkę. No taki podobny jak z Ami, tylko po prostu te portki ma bardziej takie, no bym powiedział tak porównywając właśnie ciemniejsze. No prosty torsik, ale no wiadomo, musi przypominać lekarza rzecz jasna. Podsumując, tutaj z Legacy właśnie mamy dla kolekcjonerów dwie figurki za 20 zł. Moim zdaniem warto. A z City bardzo się opłaca, bo dwie figurki plus jakiś właśnie tutaj taki ekwipunek właśnie noszę, kroplówka i tak dalej, to właśnie za 15 zł, no normalnie prima sorta Picobello. No i właśnie daje z dwóch magazynów 10 na 10. No i się z Wami żegnam i do zobaczenia.